Ogarnąłem sobie wreszcie do testu słuchawki Huawei FreeBuds 5i. Powiem wam, że Huawei wysyłał te słuchawki na testy przeróżnym youtuberom technologicznym, serwisom technologicznym na początku roku, czy na przełomie roku. Natomiast no, do mnie nie dotarły. Mi się udało te słuchawki ogarnąć dzięki partnerowi kanału, czyli sklepowi Computronic, który wypożyczył mi, podesłał mi ten sprzęt na testy. A byłem nim zainteresowany z dwóch powodów. Po pierwsze, w kilku komentarzach pod innymi recenzjami słuchawek pojawiła się prośba o to, żeby przetestować te słuchawki, więc podejrzewam, że ktoś jest zainteresowany moim zdaniem, ale też zastanawia się, czy je kupić. A druga sprawa, to powiem wam, dużo osób widziałem w sieci recenzentów, testerów, zachwala te słuchawki i no, jeśli chodzi o oczekiwania moje w stosunku do tych słuchawek, no to przez to naprawdę są duże, czy w zasadzie były duże, bo powinienem już mówić w czasie przeszłym. I powiem wam, że nie spełniły tych oczekiwań. Dlaczego nie spełniły? No słuchajcie, nie będę was trzymał w niepewności. Słuchawki te Huawei'a kosztują 400 zł i powiem wam, że za 400 zł moim zdaniem można kupić lepsze słuchawki. Od chociażby recenzowane niedawno na kanale Soundcore Space A40, które są pod praktycznie każdym względem lepsze, a kosztują dokładnie tyle samo, czyli 400 zł. No słuchajcie, ale po kolei. To je wygląda schludnie, mam tutaj czarną wersję kolorystyczną z takimi fajnymi, jasnymi przebiciami, jakby pyłkiem albo czymś, co przypomina taki, wiecie, kamyczek wyłowiony gdzieś z jakiegoś jeziora. Pudełeczko jest jajowate, ma jeden przycisk parowania i złącze ładowania USB-C. Etui nie ładuje się bezprzewodowo i to słaba opcja, bo kosztujące też 400 zł, wspomniane już Soundcore Space A40, ładują się bez użycia kabli. Pudełeczko wydaje się być solidne i mocno trzyma słuchawki w środku, ale mam tu pewien zgrzyt. Po wyciągnięciu słuchawek z uszu trzeba je najpierw przekręcić, inaczej ich nie schowacie. Niby drobiazg, ale okrutnie mnie irytował i wydawał się kompletnie nienaturalny. Same słuchawki wyglądają nieco gorzej od etui, plastik jest błyszczący, kształt jest taki jakiś, nie wiem, koślawy, ale jeśli chodzi o tak zwany build quality, nie ma się tu do czego przyczepić. Przyczepić się też nie ma do czego, jeśli chodzi o komfort użytkowania. Powiem wam, że słuchawki są naprawdę wygodne, bardzo dobrze leżą w uszach, również u mnie przy tym standardowym rozmiarze gumek, który był tutaj założony od początku, mocno przylegają, mało wystają, nie wiem, nie wydarzyła się ani jedna sytuacja, w której czułem, że te słuchawki mi z tych uszu wypadną, więc jak najbardziej na plus i komfort też na plus. Powiem wam, że po kilkugodzinnej sesji, czy kilku sesjach, kompletnie nie czułem, żeby coś mnie pobolewało w uchu, więc komfort użytkowania i ergonomia jak najbardziej na plus. Słuchawkami sterujemy za pomocą paneli dotykowych na tych takich pałączkach. W sumie to wszystko działa tu ok. O ile się przyzwyczajicie, bo ja na przykład jestem przyzwyczajony do AirPodsów Pro i chciałem je ściskać palcami, a to trzeba je stukać i przesuwać. I tak, jest opcja regulacji głośności z poziomu słuchawek, więc tu na plus, bo obecność takiej funkcji nie jest jeszcze niestety standardem. Słuchawki można sparować dwoma urządzeniami jednocześnie, mamy tutaj tak zwanego multipointa i działa on w porządku. W sumie to w tym przedziale cenowym funkcja nie jest jeszcze wszędzie dostępna, więc tutaj Huawei je plusują. Nie wiem niestety, ile FreeBuds 5i zyskują przy kontakcie ze smartfonem Huawei, ale patrząc, jak w ostatnim czasie firma radzi sobie na poletku mobile w Polsce, to w sumie nie jest to ważne, bo nie znam ludzi, którzy kupują nowe smartfony Huawei'a. Znam jedynie takie osoby, które jeszcze jadą na jakichś starszych modelach, a tam ekosystem raz był, a raz go nie było. Słuchawki spinają się z aplikacją AI Live i to od lat program, który ciężko za coś konkretnego pochwalić, ale też bardzo ciężko się o coś przyczepić. Jest przejrzysty i intuicyjny. W przypadku FreeBuds 5i można za jego pomocą zrobić dokładnie to, czego oczekujecie po słuchawkach, czyli je skonfigurować. FreeBuds 5i wspierają high-resowy kodek LDAC, zwany też LDAC-iem, oferujący bitrate na poziomie 990 kbps. I zauważyłem, że te wszystkie zachwyty recenzentów wynikały głównie z tego powodu i z faktu, że mają ANC. I tak, za 400 zł LDAC nie jest to oczywista sprawa, natomiast powiem wam, że jeśli chodzi o brzmienie, ja jestem negatywnie zaskoczony i już tłumaczę dlaczego. Naoglądałem i naczytałem się pochwał odnośnie tych słuchawek, i tak się zastanawiam, czy one nie wynikają czasem z tego, że Huawei zaprasza recenzentów, testerów do jakiegoś, wiecie, nurkowania w basenie przy premierze nowego zegarka, czy może bardzo dużo zostawia pieniędzy na akcje partnerskie, bo nagle wszyscy byli zachwyceni, że to są najlepsze albo super ekstra dobre słuchawki w takim przedziale cenowym około 400 zł. No tak, tylko one są przeciętne i to dość przeciętne, szczególnie jeśli chodzi o brzmienie. Na domyślnych ustawieniach jest nieprzyjemnie płasko, a bas zlewa się ze środkowym pasmem, dopiero góra wyraźnie się wybija. Dźwięk pozbawiony jest mocy i przestrzeni, scena jest natomiast zwężona. Aplikacja pozwala jeszcze wybrać preset z poprawą wysokich tonów, gdzie dźwięk staje się nieprzyjemnie skompresowany, a środkowe i dolne pasmo cofnięte,
Natomiast przód, na przykład talerze perkusyjne, jest wkurzająco syczący. Jak klikniecie poprawa basów, no to zabrzmią słuchawki lepiej, ale znowu bas jest dudniący i przykrywa pozostałe pasma. Wyciągnąłem szybko FreeBuds 5i i na tym samym numerze kontynuowałem słuchanie na Soundcore Space A40 i powiem Wam, że różnica była duża na korzyść Soundcore. Huawei natomiast gubią gdzieś selektywność instrumentów i są takim dziwnie wąskim gardłem dla hi-resowego kodeka o wysokim bitrate'cie. Może bez skali porównawczej miałbym nieco lepsze odczucia, ale po tych zachwytach w sieci jestem zwyczajnie rozczarowany. Czasem za 100 zł więcej można kupić w promocji Soundcore Liberty 3 Pro i powiem Wam, że brzmieniowo to będzie przepaść względem tych Huawei'ów. Lepsze zdanie mam o ANC, czyli systemie aktywnej redukcji dźwięków otoczenia. Jest dobry, nawet czasami bardzo dobry, ale jak na słuchawki za 400 zł, bo no, nie jest idealny i no, nie ma startu do słuchawek za tysiaka. Powiem Wam, że za 400 trudno oczekiwać w temacie ANC czegoś więcej. Tryby mamy 3, do tego funkcję świadomości, czyli tak zwany tryb transparentny. Rozmowy telefoniczne pozytywnie, szczególnie kiedy mikrofony ładnie tną dźwięk otoczenia, więc śmiało używajcie ich w ten sposób. Szału nie ma natomiast jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu. Z włączonym kodekiem hi-resowym LDAC oraz systemem ANC to jest max 5 godzin co wyciągnąłem z tych słuchawek, ale też trzeba się nie ustawić ich za głośno, bo ten czas spadnie. To poprawny wynik, ale również nic, czym można by się było pochwalić na tak zwanym mieście. ZTUI daje to łącznie 23, może max 25 godzin, więc tu również bez szału, ale poprawnie. Słuchawki szybko się ładują, więc to na plus, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma ładowania indukcyjnego, więc to na minus. Można taką funkcję dodać w tej półce cenowej, więc szkoda, że chińska firma się na to nie zdecydowała. Czy warto kupić słuchawki Huawei FreeBuds 5i? Trochę tak, a trochę nie. Bo jak kupicie te słuchawki, to myślę, że będziecie z nich zadowoleni. Są po prostu poprawne. Tylko tyle i aż tyle. Ale jeżeli chcecie kupić coś naprawdę udanego, dobrego i coś, co da Wam poczucie, że fajnie wydaliście 400 i wybraliście jeden z najlepszych produktów w tym przedziale cenowym, no to nie będą to Huawei, tylko właśnie na przykład wspomniane Soundcore Space A40, które w praktycznie każdym względzie są lepsze niż te Huawei, szczególnie jeśli chodzi o brzmienie, a pozostałe elementy, jak na przykład ANC, jest bardzo podobny, natomiast no, czas pracy na jednym ładowaniu też w Soundcore'ach, o których powiedziałem, jest zauważalnie lepszy. Kompletnie nie rozumiem zachwytów nad tymi słuchawkami, są tylko ok, no ale tak jak mówiłem, jak firma pompuje pieniądze w reklamy i materiały o swoich produktach w polskich mediach technologicznych, no to wiadomo, że każdy chce dobrze z nimi żyć, więc też chwali te słuchawki. Mi jest natomiast wszystko jedno, więc po prostu mówię jak jest i mówię co myślę. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. I tyle. Słuchajcie, widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Na razie.